wybieramy się z mężem Andrzejem do Poznania na wspaniałą wystawę, którą można oglądać w Centrum Kultury Zamek właśnie w Poznaniu. Jest to wystawa impresjonistów zatytułowana Pejzaże Normandii. Otóż impresjoniści opuścili w pewnym momencie swoje atelier, swoje studia i zaczęli malować pejzaże. Stało się tak dzięki dwóm wynalazkom. Pierwszy z nich to wynalezienie tubki do farb. Można więc było je bezpiecznie ze sobą przenosić, a drugi wynalazek to wynalezienie składanego statywu, na którym ustawiali swoje sztalugi. Na wystawie poznańskiej można obejrzeć 80 dzieł najwybitniejszych impresjonistów. Delacroix, Moneta, Maneta, Renoira oraz Degas. I właśnie przygotowując się do oglądania tej wystawy, kiedy byłam w bibliotece w Międzyrzeczu, zauważyłam na jednej z półek książkę, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Książka nosi tytuł Malowane dziewczęta Degasa. Napisała ją kanadyjska autorka Cathy Mary Bachanan, Malowane dziewczęta Degasa. Wiemy, że Edgar Degas nie jest znany z pejzaży. On jest znany ze scen rodzajowych i wiodącym tematem w jego obrazach był balet. Przedstawiał sceny baletowe, sceny z rozgrzewek, dziewczęta w wspaniałych sukienkach, w butach, baletkach, a więc interesował się teatrem, operą i baletem i takie właśnie sceny na swoich obrazach przedstawiał. Historia opisana przez kanadyjską autorkę dotyczy trzech sióstr. One żyły naprawdę w Paryżu końca XIX wieku. To były trzy siostry, Antoinette, Marie i Charlotte. Nosiły nazwisko Van Gotham, ponieważ były Belgijkami. I właśnie życie tych trzech kobiet przedstawiła autorka. Początkiem czy mottem do książki uczyniła następujący cytat. Ze wszystkich istot społecznych najgorzej chroniona przez przepisy, normy i obyczaje jest młoda paryska dziewczyna. I tak właśnie jest w wypadku trzech głównych bohaterek. Otóż mieszkają one w najgorszej, w najbiedniejszej dzielnicy Paryża, w norze, za którą muszą bardzo dużo płacić. Właśnie umarł ich ojciec i są jedynie na utrzymaniu matki, praczki, która w godzinach wolnych od zajęć, od pracy, zapija się bardzo modnym w ówczesnym czasie trunkiem, czyli absyntem. Tak właśnie dziewczynki muszą radzić sobie same. Wybierają karierę artystyczną. Antoinette statystuje w teatrze, natomiast dwie młodsze, Marie i Charlotte, oddaje matka do opery paryskiej, ponieważ tam potrzeba jest takich młodych ciał, młodych, zwinnych dziewcząt, które mogłyby na tej scenie występować. Również one za występy na scenie otrzymują wynagrodzenie, co w przypadku tej rodziny jest bardzo ważne. I otóż do tej opery przychodzi Edgar Degas i upatruje sobie Marie jako modelkę. Marie pozuje Degasowi do takich obrazów jak Odpoczynek tancerki, Lekcja tańca, a przede wszystkim do najbardziej znanej rzeźby Degasa. Jest to rzeźba zatytułowana 14-letnia tancerka. Ta rzeźba została wykonana przez Degas pod koniec życia, kiedy już zaczął tracić wzrok i jedynym wyrazem plastycznym była dla niego rzeźba. Wykonał ją z wosku, z czarnego wosku i zaprezentował na pewnej wystawie. A była to nietypowa wystawa, bo drugim wątkiem w tej książce i w życiu dziewcząt był wątek kryminalny. Otóż najstarsza siostra Antoinette związała się z bardzo nieodpowiednim dla siebie partnerem, który był złodziejem, a także mordercą. Dla niego gotowa była zrobić wszystko i z jego powodu zasiadła również na ławie oskarżonych. Degas szkicował twarze tych morderców i na kolejnej wystawie przedstawił je, te właśnie twarze, a wśród nich 14-letnią tancerkę. Przedstawił je
aby udowodnić ówcześnie panującą tezę antropologiczną, że na obliczu człowieka można wyczytać, z jakiego środowiska się wywodzi, kim jest i kim będzie. Wszystkie złe cechy charakteru morderców, prostytutek i złodziei, wtedy tak myślano, można odczytać z twarzy. To umieszczenie rzeźby wśród oblicz morderców załamało Marie. I nigdy już na scenę nie wróciła. Zrozumiała, że artysta nie widział w niej czegoś pozytywnego, tylko właśnie tę negatywną stronę jej pochodzenia. Ta rzeźba zrobiła wielką karierę. Marie stała się sławna, ale żadnego wymiaru finansowego z tego powodu nie miała. W ogóle Edgar Degas znajdował się, tworząc swoje obrazy i rzeźby, pod wpływem kierunku zwanego naturalizmem. On starał się przedstawić wszystko, co złe, brzydkie i biologiczne. Nawet w tych obrazach związanych z baletem przedstawiał tylko krew, pot i łzy. Czyją krew, pot i łzy? Krew, pot i łzy tak zwanych małych szczurów, czyli dziewczynek nastoletnich, które tańczyły na scenie, będąc nieustannie głodnymi i wracały do domów, gdzie czekały na nich tylko kłopoty, pijani rodzice, a jeżeli nie wytrzymywały presji, lądowały na ulicy. Z historii nie możemy się dowiedzieć, jakie były do końca losy tych trzech sióstr. Autorka te losy sobie wyobraża i dopisuje w ostatnim rozdziale, czym przyciągnęła mnie książka właśnie tej autorki. Przede wszystkim związkiem literatury ze sztuką, a sztuki z życiem. Czasem patrząc na obraz, widzimy co innego. Widzimy piękne, zachwycające łabędzie, a nie znamy drugiej strony ich trudnego życia. I właśnie tutaj autorka skupiła się na tej drugiej stronie życia młodych dziewczyn i kobiet z biednych dzielnic, które tak naprawdę nie miały szans, żeby zapracować na lepsze życie, które rodząc się w rynsztoku, w tym rynsztoku umierały. Kiedy więc będziecie oglądać obrazy impresjonistów francuskich w Poznaniu, do czego bardzo zachęcam, wystawa potrwa do 14 lutego, a bilet kosztuje 18 zł, pamiętajcie o tym, że wybitni malarze, artyści czasem wykorzystywali swoich modeli, swoje modelki do tego, aby coś ludziom, widzom udowodnić. Ale książka jest piękna, porywająca. Warto naprawdę ją przeczytać. Dziękuję. Zapraszam na mój kolejny film.